słodkie. No to ile panu teraz na wszystko wystarczy? Jedna tam metura, jak u pana to wygląda? A wystarcza. Wystarcza na spóźnienia. A nie, na, tyle pieniędzy. Na temat służby zdrowia to lepiej ich nie mówić, jest nic. A dobrze, że są te trzynastki według pana? To nie jest trzynastka. Co to jest? A ja wiem, co tak, to się trzynastka, to trochę jest więcej przecież zarobek. Jak trzynastkę za komuny, jak brałem, to miałem pełny zarobek. Rano, to panu poprawia humor. Tak, żeby pan się nie denerwował. Teraz to mnie poprawia humor, jak wstanę, jak mogę rano wstać. Więcej na nie. Skromnie żyć, tak? Oszczędzać i tak dalej, tak? A jak pan myślał? Dzisiaj biegłe nie ma, tylko skromne życie. No bo czynsz, nie czynsze, no rachunki, przecież to wszystko kosztuje, jedzenie. Nie ma teraz do starych ludzi lekkiego życia. Trzeba iść, każdy specjalista trzeba iść na prywatną wizytę. No na NFZ się nie da za bardzo dostać. One wszedłem do lekarza, lekarz przepisywał mi zabieg, ja drugi dzień szedłem. Czy pan musi prywatnie chodzić do lekarza? No jak pani raczy się chce leczyć. Na służbę zdrowia się nie da, na NFZ. Ja się na służbę zdrowia. Jak się czeka? Tylko trzeba mieć pieniądze, nie wiem. A pana trzeba nie próbuje, tylko prywatnie. Pieniądze. A leki darmowe są, rząd obiecuje darmowe leki. Obejmują pana? Są, obejmuje. Obejmuję. Już obejmuje, no to już tyle. Mam niektóre. Jakby nie było nic. Jak pan myśli, dlaczego tyle lat płaci pan składki i dalej nie można się dostać do NFZ-u i tak dalej, czy prywatnie? A nie, tyle pieniędzy. Na temat służby zdrowia to lepiej ich nie mówić, jest nic. A prywatnie ile wizyta? 200, 300, 400? Trzeba dać 200, 300, 400. Nawet kilka wizyt, to emerytury braknie. Dostałem tak zwaną 13 i 3 wizyty mi nie starczyło. A dobrze, są te 13 według pana? To nie jest trzynastka. Co to jest? A ja wiem, co tak, to się trzynastka, to trochę jest więcej przecież zarobek. Jak trzynastkę za komuny, jak brałem, to miałem pełny zarobek. A teraz to jest trzynastka, to ile jest średni? To jest ochłap dla pana, tak? Ile to jest średni trzynastka? 800 zł to ile to jest? Razy 3? To jest 1/3 trzynastki. No tak. Tylko z nazwy trzynastka. To jest nazwy trzynastka. Dobrze. A 14 pana obejmuje czy nie? Co? 14. Obejmuje, objęła pana czy nie? Dostał pan? Nie wiem, bo nie interesuje się kasą. Dobra, może jeszcze tak ostatnie pytanie już poza polityką. Czy cieszą pana małe rzeczy, jak pan wstaje rano? Jakie to mogą być? Jak? Czy cieszą pana małe rzeczy, jak pan wstaje rano? Jakie to mogą być? Małe rzeczy? Ja wiem, co to są małe rzeczy. Dobra, no to panu poprawia humor. Tak, żeby pan się nie denerwował. Teraz to mnie poprawia humor, jak wstanę, jak mogę rano wstać. Jak nic nie boli, tak? Tak. A mało boli. Poprawia, tak. I wtedy już jest okej. Okay. Czy pan nie ma większych wymagań teraz? Jakie pan może mieć wymagania teraz? Żyje się dziś, czeka się jutro. W czasy stać jakieś na masaże ludzi teraz? Emerytów pana stać? Czy ciężko?